Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w progach Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W dniu dzisiejszym spotykamy się z okazji imprezy organizowanej w ramach Tygodnia Otwartej Nauki. Co będzie się działo w szczegółach? Na czym będzie polegała debata? Jakie będą reguły? To już wtajemniczy Państwa w to marszałek. Kim jest marszałek i jaka jest jego rola, to również się za chwilę okaże. Natomiast ja chciałem zaprosić Państwa na taką, no trudno powiedzieć, ucztę intelektualną, ale takie spotkanie, które ma nas pobudzić troszeczkę do refleksji. Spotykamy się w ramach Tygodnia Otwartej Nauki i pod hasłem czy nauka powinna być otwarta. Każdy z nas ma jakiś tam pogląd na ten temat, wypracowany na podstawie swoich własnych doświadczeń. Każdy z nas obraca się troszeczkę w takich środowiskach, które mają pewnie pogląd podobny. Być może dzisiejsza dyskusja i dzisiejsza debata będzie taką okazją, żeby poznać troszeczkę argumentów z drugiej strony, zastanowić się nad swoimi przemyśleniami, wzmocnić swoje argumenty, bądź też umieć odpowiedzieć na argumentację strony przeciwnej. Zapraszam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że czas spędzony tutaj razem z nami na tej debacie będzie czasem wykorzystanym jak najlepiej przez Państwa. Dziękuję. Proszę pana profesora Michała Polguja, naszego pełnomocnika do spraw otwartego dostępu w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Szanowni Państwo, drodzy goście, z ogromną przyjemnością witam Państwa w imieniu władz uczelni na pierwszej, miejmy nadzieję, nie ostatniej debacie oksfordzkiej w obrębie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest mi bardzo miło, że tak licznie Państwo przyszli i jak gdyby uświetnili tą imprezę, która wpisuje się w kanwę celebrowania otwartego weekendu w obrębie całego świata. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam i zapraszam do tej uczty intelektualnej oraz chciałbym, aby Państwo w dużym stopniu jak gdyby zapamiętali tą pierwszą, ale nie ostatnią debatę. Także jeszcze raz Państwa gorąco zapraszam na kolejne takiego typu spotkania w obrębie naszej biblioteki. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy rozpocząć. Najważniejszą osobą w trakcie debaty, która czuwa nad jej porządkiem i nad organizacją, jest marszałek. Naszą debatę poprowadzi pan Jarosław Jędrych, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Osoba neutralna, która nie pochodzi z żadnej z instytucji biorących udział w naszej dzisiejszej debacie. Myślę, że będzie w stanie bezstronnie poprowadzić, znaczy myślę, jestem przekonany, jestem pewien, że bezstronność tutaj będzie zachowana. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Wszystko już powiedzieli, ja po prostu całą tą kartkę mogę wyrzucić. Przede wszystkim dziękuję bardzo panu profesorowi i panu dyrektorowi za udostępnienie nam tej wspaniałej sali na naszą debatę. Myślę, że jest to pierwsza tego typu debata, bo są zaangażone w nią cztery instytucje naukowe miasta Łodzi, czyli otwieramy pierwszą łódzką, akademicką, międzyuczelnianą debatę oksfordzką. Co to jest debata oksfordzka? Może część z Państwa już choćby przed przyjściem się zapoznała z jakąś definicją, no ale taka jest moja rola. Coś powiedzieć na ten temat, bo między innymi propagowanie samej istoty debat oksfordzkich jest także rolą ich samych w sobie. Pierwsza debata, jak można się domyśleć, odbyła się w Oksfordzie w roku 1860. Okazja była wybitna, ponieważ niedużo wcześniej została opublikowana jedna z ważniejszych prac naukowych w historii nauki, myślę, bez względu na to, czy ktoś się z nią zgadza, czy nie. Było to o powstawaniu gatunków Karola Darwina. I właśnie ta praca była
tematem pierwszej takiej dyskusji, która odbyła się na Uniwersytecie Oksfordzkim. Co prawda, tak myślę, że dzisiaj my byśmy chyba nie uznali tej debaty za taką klasyczną, bo tam było dużo wycieczek osobistych. Na przykład biskup Oksfordu powiedział Thomasowi Huxleyowi, znanemu zoologowi, że na pewno któryś z jego przodków, tylko nie wie, czy od strony babki, czy od dziadka pochodzi od małpy. To było pierwsze takie stwierdzenie. Później, jak wiadomo, nawet były rysunki w prasie. Na co pan Huxley oburzony powiedział, że woli pochodzić od małpy niż od osoby, która tak deprecjonuje poważną dyskusję naukową. Także były argumenty ad personam. Mam nadzieję, że nasi dyskutanci się dzisiaj powstrzymują, no tylko nie spróbują się nie powstrzymać. Proszę Państwa, i od tej pory, tak to się zaczęło, od tej pory w krajach głównie anglosaskich te debaty się toczyły. Do Polski dotarły na początku lat 90. profesor Zbigniew Pełczyński, dosyć znana osoba, też profesor Uniwersytetu w Oksfordzie, ale Polak z urodzenia, rozpropagował to w naszym kraju, uważając, że jest to dobry sposób na, jak to określił, wychowanie do życia publicznego. No, większość z Państwa jeszcze nie było na świecie. Ja doskonale pamiętam początek lat 90. Bardzo gorący okres. Obok afer finansowych działo się tam dużo pozytywnych rzeczy, takiego zaczynu. Dużo się zmieniało, było dużo nowej jakości. Profesor Pełczyński miał nadzieję, że właśnie debata oksfordzka zdominuje życie publiczne w Polsce od tej pory. No, ocenę pozostawiam Państwu. Niemniej jednak taka fundacja Szkoła Liderów, którą profesor, nie jestem pewien, czy założył, na pewno jej patronował, zajmuje się do dzisiaj debatami oksfordzkimi, promuje je i szkoli ludzi. Szkolą się tam nie tylko uczniowie czy studenci, ale także naukowcy, samorządowcy, politycy. I nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Są rozgrywane Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich od kilku lat. Natomiast w zasadzie nie powiedziałem, co to jest. Pozwolę sobie przeczytać jedną z definicji. Jest to rodzaj dyskusji naukowej, która ma dokładnie ustalony przebieg i w której zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Głównym zadaniem debaty jest dyskusja nad prezentowaną tezą. Dzisiejsza teza wyświetla się Państwu na monitorze, no, właśnie zniknęła, nauka powinna być otwarta. Jeszcze jeden cytat, który mi się bardzo podoba. Debata wyróżnia się teatralnością. Debatanta łatwo rozpoznać wśród mówców w parlamencie, podczas posiedzenia zarządu spółki czy na ulicznej manifestacji. Nieprzesadnie podkreślone gesty, modulowana intonacja, wyćwiczona dykcja i spokój w przemawianiu to oznaka dobrego warsztatu oksfordzkiego. To głównie pod adresem naszych dyskutantów dzisiejszych, ale myślę, że mają to we krwi. Proszę Państwa, są pewne zasady debaty oksfordzkiej, z którymi się zapoznacie za chwilę naocznie i nausznie. Część z nich jest taka właśnie standardowa, nienaruszalna. Co do części można się dogadywać. My się w niektórych elementach porozumieliśmy. O właśnie, bardzo bym prosił o wyłączenie dźwięku w telefonach. Miałem to za chwilę powiedzieć. No bo po prostu będzie przeszkadzać dyskutantom i Państwu nawet w odbiorze. Rywalizują ze sobą dwie drużyny. Czteroosobowe, jak widać. Jedna popiera tezę, druga z nią walczy, z nią polemizuje. O, dobrze, nie używajmy militarnych porównań. Każdy z mówców zabiera głos naprzemiennie, czyli pierwszy mówca strony propozycji, pierwszy mówca strony opozycji, bo tak się zwykło w naszej nomenklaturze nazywać te drużyny. Następnie drugi mówca, trzeci mówca i tak do końca. Czas 4 minuty. Czas jest określony surowo, no ale oczywiście, no nie wiem, powiedzmy, można zdanie dokończyć, może marszałek pozwoli. Ale żeby nie było tak prosto, są pewne wtrącenia. Każdy z zawodników drużyny przeciwnej w trakcie wystąpienia mówcy ma prawo dwukrotnie wtrącić się. Może to być
informacja oznajmująca, czyli jakaś uwaga, jakieś dopowiedzenie, albo może to być pytanie. Jako że czas biegnie w dalszym ciągu, informacja ta powinna być krótka. Dajemy na to 10 sekund. 10 sekund na zadanie pytania bądź dopowiedzenie czegoś przerywamy. Natomiast kiedy to pytanie zostanie zadane, kiedy ta informacja zostanie przekazana, zależy od mówcy. On musi mieć pewien atut w swoim ręku, czyli on pozwala na to zadanie pytania. Ta informacja jest zgłaszana przez podniesienie ręki. Oczywiście, no, rozumiemy, ten człowiek musi dokończyć na przykład myśl, no, choćby zdanie, nie musi reagować natychmiast, ale musi dopuścić swojego oponenta do głosu. Może to być, przypominam, dwukrotnie w ciągu każdego wystąpienia. No prawie każdego, ponieważ czwarte wystąpienie jest chronione. W czwartym wystąpieniu nie robimy nic. Jest to takie swoiste podsumowanie wystąpień każdej drużyny. Jest jeszcze jeden wyjątek, a mianowicie każda z drużyn ma prawo do jednej wypowiedzi dodatkowej, tak zwanego ad vocem. Ad vocem, czyli dosłownie do głosu, czyli do powiedzenia, komentarz. Zgłasza się to po wystąpieniu drużyny przeciwnej, po dowolnym z wystąpień drużyny przeciwnej, oczywiście oprócz czwartego. Czwarte jest na zakończenie i jest koniec. Nie będzie więcej. Czyli przypominam, 4-minutowe wystąpienie, w trakcie wystąpienia możliwość, ale niekonieczność, 2 10-sekundowych dopowiedzeń i jedno ad vocem po każdej ze stron. Może być ad vocem po ad vocem na przykład. Dla pewnego porządku postaram się nad tym pilnować i pół minuty przed upływem czasu będzie cichutki dzwonek. No dobrze, dosyć tego przedługiego prowadzenia. Pozwolę sobie przedstawić głównych aktorów. Była mowa o teatralności głównych aktorów dzisiejszej debaty. Pierwszym uczestnikiem, jeszcze nie powiedzieć zawodnikiem, przepraszam, taka terminologia sportowa się nasuwa. Pierwszym uczestnikiem drużyny propozycji jest pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Konrad Rydzyński, reprezentujący Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Zapraszam na miejsce numer 1. Pierwszym uczestnikiem drużyny opozycji jest pani doktor nauk medycznych Karolina Kowalska, reprezentująca Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Drugim mówcą drużyny propozycji jest pani doktor nauk medycznych Aleksandra Jacukowicz, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Drugi reprezentant drużyny opozycji, pan doktor nauk medycznych Łukasz Olewnik, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Trzeci mówca drużyny propozycji, pan doktor habilitowany inżynier Tomasz Ganicz, Politechnika Łódzka. Trzeci mówca drużyny propozycji, pani Liliana Świątek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. I podsumowanie w drużynie propozycji wygłosi pan doktor habilitowany inżynier, profesor Politechniki Łódzkiej Zbigniew Wiśniewski, reprezentujący, jak się rzekło, Politechnikę Łódzką. Podsumowanie ze strony opozycji wygłosi pan profesor doktor habilitowany Jarosław Płóciennik z Uniwersytetu Łódzkiego. Państwo się tutaj przygotowują, przeglądają ostatnie notatki. Ja przypominam, że nie powinniśmy dyskutować ze sobą w ramach drużyn. Jeżeli państwo macie niemniej jednak jakąś uwagę, proszę to spróbować przekazać sobie na piśmie. Natomiast do państwa mam w tej chwili zadanie numer 1. Jakiś element rywalizacji musimy wprowadzić. Taka jest tu zasada. Państwo dostaliście przy wejściu 2 kartki. Jeżeli ktoś nie dostał, to proszę się zgłosić do stanowiska tam z tyłu sali, jeżeli ktoś nie ma kartki. Ponieważ proszę państwa o głosowanie nad tezą naszej dzisiejszej debaty, która się zaraz pojawi. Nauka powinna być otwarta. Jeżeli państwo są za, proszę zakreślić dookoła na kartce białej słowo tak. Jeżeli państwo są przeciw, proszę zakreślić dookoła słowo nie. Na białej kartce tylko. Ta druga kartka jest na później. Za chwilę koleżanki, asystentki zbiorą te głosy. Chodzi o to, żeby państwo
zbadać Państwa przed debatą i po debacie. Czy nasi łowcy zdołają Państwa przekonać, jak duża będzie siła ich rażenia? Proszę zakreślić, jeżeli Państwo są gotowi, to koleżanki za chwilę zaczną zbierać głosy. Dobrze, ja już przekażę mikrofon, za chwilę wystartujemy z czasem, kiedy głosy zostaną zebrane. Pierwszy mówca drużyny propozycji, za sekundę. Panie Marszałku, Szanowni Oponenci, dostojna publiczności. Tematem naszej debaty jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy nauka powinna być otwarta. Myślę, że warto postawić sobie jednak inne pytanie, czy w ogóle istnieje nauka, która nie jest otwarta. Nas nie trzeba do tego przekonywać, chcemy być po jasnej stronie mocy, jak widać po naszych strojach. Również, co zauważyliśmy swym bystrym wzrokiem, nie mamy krawatów, natomiast nasi oponenci są zamknięci pod krawatem. To nas bardzo cieszy, bo wiadomo, klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Proszę Państwa, otwartość. No, czas leci, panie profesorze. Tak. Jedną z zasad debat oksfordzkich jest również elegancja ubioru. Tak, no jeśli my jesteśmy bez krawata, to znaczy, że obecne trendy w modzie mówią, że krawata nosić nie trzeba. Proszę Państwa, otwartość, choć różnie rozumiana, była zawsze istotą nauki. Oczywiście w historii, w zamierzchłej przeszłości ta otwartość była, no, dotyczyła dość wąskiego kręgu uczonych. Natomiast no, społeczność była tylko konsumentem wiedzy. No, dzisiaj w dobie globalizacji, w dobie demokratyzacji wiedzy i upowszechnienia olbrzymiego wzrostu poziomu edukacji społeczeństw, a przede wszystkim upowszechnienia internetu i możliwości cyfrowych dokumentacji, ta nauka dziś dostała zupełnie nowy impuls i nabiera nowego wymiaru. Ważną rzeczą, którą czasem się pomija, jest to, że otwarta nauka stanowi uniwersalną platformę komunikacyjną, umożliwiającą porozumienia między podziałami, porozumienia pomiędzy różnymi cywilizacjami i kulturą. Żeby taka debata była możliwa, oczywiście podstawą musi być nieodpłatny, powszechny dostęp do w formie cyfrowej, gwarantujący szybki transfer wiedzy, gwarantujący wymianę, weryfikacji badań prawie w czasie rzeczywistym w różnych dyscyplinach i w różnych środowiskach. Jak rozumiemy otwartość nauki? No, otwartość nauki to przede wszystkim, tak jak już powiedziałem, upowszechnienie kanałów komunikacji. To są otwarte czasopisma, otwarte dane, otwarte repozytoria, notatniki badawcze i tak dalej. To jest dialog, współpraca, interdyscyplinarność. I co jest bardzo istotne, rozwój idei nauki obywatelskiej. Rozumiane jako brak barier, włączenie, partycypacja społeczeństwa do nauki. Jest to rzecz niezmiernie istotna, dlatego że Państwo wszyscy i my też jako podatnicy płacimy na badania naukowe. I jest rzeczą oczywistą i normalną, że społeczeństwa domagają się, żeby wyniki wiedzy były powszechnie dostępne, żeby mogli w nich uczestniczyć. Jest wiele rzeczy, które w otwartej nauce dają czysty zysk dla naukowców. Przede wszystkim to jest błyskawiczny dostęp, wyszukiwanie informacji naukowej, większa widoczność i cytowalność. Wiadomo, że wszyscy jesteśmy jako naukowcy oceniani i im nasza nauka jest szerzej widziana w świecie, tym nasza pozycja rośnie. Mówiliśmy o zwiększeniu przepływu informacji, mówiliśmy o promocji współpracy międzynarodowej. Dziękuję. Szanowna propozycjo, droga publiczności. Jeszcze raz chciałabym przypomnieć Państwu temat dzisiejszej debaty. Nauka powinna być otwarta. My, jako drużyna opozycji, nie zgadzamy się z tą tezą.
Zacznę więc od zwrócenia Państwa uwagi na kluczowe według nas pojęcia w tezie i postaram się zdefiniować. Nauka to ogół wiedzy ludzkiej, ogół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość, wchodzący w skład określonej dyscypliny badawczej, odnoszący się do pewnej dziedziny rzeczywistości. Jest to szczególnego rodzaju wiedza, zobiektywizowana w postaci określonych wytworów, a także działalność zbiorowa ludzi, mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych, wytwarzających taką wiedzę. Jest ona poddana ustalonym wymaganiom treściowym i metodologicznym, a działalność naukotwórcza podlega normom, które nie mają charakteru sformalizowanych przepisów, a są nakazami postępowania zgodnymi z przewodnimi wartościami. Szanowni Państwo, wiedza to ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania. Jeszcze raz podkreślę, wraz z umiejętnością ich wykorzystywania. Oznacza to, proszę Państwa, że sama informacja nie stanowi w sobie wiedzy. Niezbędna jest umiejętność do jej wykorzystania, aby móc wiedzieć. Otwartość nauki rozumiana jest jako dostępność metodologii, wiedzy, danych źródłowych, recenzji i zasobów edukacyjnych, połączona z brakiem barier prawnych i ekonomicznych, w tym także otwartość i mobilność międzyuczelniana. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do argumentacji, musimy zrozumieć, czym jest powinność. Powinność, w przeciwieństwie do obowiązku, nie jest nakazem prawnym, a jest swego rodzaju nakazem wewnętrznym, obowiązkiem natury moralnej. Oznacza to, że nasze powinności wynikają z naszych wewnętrznych lub kulturowych przekonań o słuszności i konieczności. Szanowni Państwo, w dobie globalnej cyfryzacji, mając świadomość zagrożeń dla społeczeństwa, także aspektów ekonomicznych, nie jesteśmy przekonani o słuszności i otwartości nauki. Idea otwartej nauki propagowana przez naukowca Michaela Nielsena zakłada, że wszelka wiedza naukowa powinna być otwarcie rozpowszechniana tak wcześnie, jak jest to praktyczne dla procesu odkrywania. Tym samym stawia on warunek, o którym mam wrażenie w dzisiejszych debatach nad, czy rozmowach nad otwartością nauki zapomniano. Mianowicie praktykując działalność naukotwórczą i godząc się na otwartość nauki, musimy być przekonani, że otwarty dostęp nie powoduje przeszkód w procesie odkrywania, zarówno dla naukowców, jak i społeczeństwa. Po drugie, musimy być przekonani, że informacje, które udostępniamy, są prawdziwe i zostały pozyskane zgodnie z obowiązującymi w świecie naukowym zasadami. A po trzecie, musimy być pewni, że odbiorcy tych informacji posiadają umiejętności niezbędne. Pytanie. Proszę. Kto ma być tym, który będzie sprawdzał, czy dana wiedza jest praktyczna i gotowa do wykorzystania? W naszym odbiorze rolą do dyskusji nad tym, czy informacje są prawdziwe, czy są zgodne ze stanem rzeczywistości, jest rolą naukowców. Dziękuję. Wróćmy do tego, co chciałam Państwu powiedzieć. Po trzecie, odbiorcy informacji muszą mieć umiejętności, które pozwolą im zrozumieć i przetworzyć informacje. Tylko w takim przypadku udostępnione informacje przynoszą ogólnie rozumianą korzyść dla społeczeństwa. My, jako drużyna opozycji, udowodnimy dzisiaj, że otwartość nauki niesie ze sobą niewspółmierne wobec korzyści zagrożenia dla społeczeństwa, jak i konsekwencje ekonomiczne. Dziękuję. Raz, dwa, trzy. Słychać mnie dobrze? Szanowny marszałku, szanowna opozycjo, szanowna publiczności. Szanowny przedmówca powiedział, czy nauka powinna być otwarta, ale pytanie tegorocznego tygodnia otwartości brzmi, dla kogo? Proszę Państwa, kto z Państwa jest naukowcem? Ręka w górę. A kto z Państwa jest uczniem, studentem, pracownikiem, przedsiębiorcą, pracownikiem biblioteki? Ręka w górę. No właśnie, nauka ma być otwarta nie tylko dla nas, naukowców, nauka ma być otwarta także dla Was. Dlatego, że otwartość nauki ma tworzyć pomost pomiędzy naukowcem, a pomiędzy odbiorcą tej nauki. My wszyscy potrafimy czytać, potrafimy rozumieć informacje, które przekazują naukowcy, bo też elementem odpowiedzialności naukowca jest mówić takim językiem, żebyśmy my go rozumieli. Proszę Państwa, jeżeli nas nie będzie w internecie, w którym w tej chwili są zetabajty informacji, nas, czyli nas, naukowców i naszych danych, wtedy ludziom nie będzie się chciało szukać tych danych, nie będzie nam się chciało doszukiwać, jeżeli ich tam po prostu nie będzie.
usłyszeliśmy też dzisiaj, że otwartość nauki nadaje całkiem nowy wymiar tej nauce. Nowy wymiar, dlatego że państwo jako obywatele mogą też w tej nauce dzięki otwartości uczestniczyć, na przykład w postaci nauki obywatelskiej. Nauki obywatelskiej, za sekundkę dokończę myśl, nauki obywatelskiej, w której mogą uczestniczyć nie tylko naukowcy, na przykład Galaxy Zoo. 32 tysiące wolontariuszy, nie naukowców, którzy wspierają naukowców w klasyfikowaniu galaktyk. Oni dokonują dziennie 6 tysięcy klasyfikacji na podstawie zdjęć. Który zespół badawczy ma takie moce przerobowe? I to jest ten pomost pomiędzy naukowcami a obywatelami. My możemy współdziałać, a państwo mają prawo uczestniczyć w tym procesie. Słucham pytania. Dziękuję. Mam takie pytanie. Kto będzie takiemu szeremu człowiekowi na przykład przedstawi dokładnie, co znaczą dane markery nowotworowe? Kto przedstawi? Tak jest, bo szary zwykły odbiorca nie będzie wiedział, co to znaczy oznaczenie danego markeru nowotworowego. Będziemy o tym mówić jeszcze też za chwilę przy kontrargumentacji, bo to jest ważna uwaga. Ale też po to też mamy ten cały proces edukacji. Po to my wszyscy uczymy się biologii, po to my wszyscy uczymy się chemii, żeby móc przynajmniej częściowo w tym uczestniczyć. Zresztą trzeba też pamiętać, że otwartość dotyczy różnych dziedzin. Nie tylko jednej, nie tylko tej bardzo ścisłej i bardzo trudnej, ale też także tych, których jesteśmy w stanie zrozumieć wszyscy. I wracając do mojej myśli o tym pomoście pomiędzy naukowcami a obywatelami. Tak samo jak państwo chcą dotrzeć do wyników naszych badań, tak samo my chcemy, żebyście państwo je zobaczyli. A otwartość nauki sprzyja naszej widoczności. Widoczności mierzonej w ten klasyczny naukowy sposób, czyli cytowaniami. Dane pokazują, że to jest aż o 18% więcej cytowań, jeżeli publikujemy w otwartym dostępie. Ale też widzialności rozumianej w potoczny sposób. W tej chwili zyskują coraz bardziej na popularności tak zwane alternatywne miary popularności, widoczności naukowca, czyli polubienia, udostępnienia, komentarze, to na ile nasze tematy, nasze wyniki są dyskutowane, a po to one są tworzone. Po to są tworzone, żeby były dyskutowane i żeby miały udział w debacie społecznej. Tak. Informacja, polubienia na przykład informacji z Twittera bardzo często generowane są przez boty, czyli przez algorytmy, czyli przez roboty. To nie jest polubienie. Prawdziwe. To nie jest polubienie człowieka. Dziękuję. Oczywiście. Natomiast z tego, co wiem, to w Altmetrics jest jakieś 20 różnych wskaźników oprócz polubień. W razie czego udostępnię ten artykuł, mogą państwo zobaczyć na wykresie. To są bardzo różne miary zainteresowania naszym artykułem, nie tylko polubienia. Bardzo, bardzo różne. Bardzo państwu dziękuję. Szanowny panie marszałku, szanowna propozycjo, szanowni państwo. Ja chciałbym podkreślić, że wieloetapowa tradycja naukowa jest to tradycja, która opiera się na przekazywaniu wiedzy, na swobodnym przekazie tej wiedzy pomiędzy osobami, które są związane ściśle z nauką, tak? W ten sposób polega to na tym, że wzajemnie się inspirujemy, wzajemnie się od siebie uczymy. Ogólnodostępny dostęp, który daje nam open access, wydaje się troszeczkę zaburzać te proporcje akademickie. Mianowicie wszelkiego rodzaju czynności związane z akademią, czy to naszą, czy to instytutem, są przekazywane podmiotom zewnętrznym. I my, jako środowisko akademickie, nie propagujemy własnych wyników badań. To w pewnym stopniu zabija te kontakty akademickie na poziomie naukowiec-naukowiec. Także otwarte dane to także są informacje, które są ogólnodostępne dla wszystkich. Proszę państwa, i te informacje mogą zostać odebrane bądź zinterpretowane błędnie przez odpowiednie osoby. Można te informacje wykorzystać w sposób niewłaściwy, a nawet i bardzo niebezpieczny. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć dwa rodzaje badań. Pierwszymi badaniami będą badania chociażby powiedzmy nad wirusami, nad mutacjami odpowiednich wirusów. I tak, były badania nad wirusem H5N1, jest to wirus ptasiej grypy, zostały one opublikowane w PLOS Pathogens w 2009 roku. I teraz jest pytanie, dlaczego wyniki, jak i cała metodologia tych badań została utajniona? Oczywiście ze względu na możliwy bioterroryzm.
Wyobraźmy sobie teraz osobę, która ma bardzo duży nakład finansowy, stworzy swoje laboratorium i mając te wyniki tych badań, stworzy tego wirusa. Proszę spojrzeć, jakie to będzie wielkie niebezpieczeństwo dla naszego świata. Żyjemy przecież w bardzo niespokojnych czasach. Dodatkowo, chciałbym także inny rodzaj badań, nad którymi możemy dyskutować, są badania o bioróżnorodności. Są to badania także nad identyfikacją odpowiednich nowych gatunków zwierząt, bądź zwierząt, które mogą wyginąć. Jeżeli będą ogólnodostępne takie wyniki badań, proszę sobie wyobrazić, że na przykład kłusownicy mogą przetrzebić ten gatunek. Pytanie dlaczego? Bo na czarnym rynku przecież te ceny tych gatunków zwierząt będą bardzo wysokie. Taki los chociażby spotkał nosorożca czarnego. Biolodzy z Cambridge opublikowali świetny artykuł w 2012 roku w Nature Communication, apelując o to, aby nie publikować i nie mówić o tym, gdzie dane gatunki zwierząt przebywają, gdzie one się znajdują. Dlaczego? W obawie o to, że los nosorożca białego może spotkać taki sam. I pytanie, czy jesteśmy gotowi na to, żeby całkowicie otworzyć się na tą naukę? Kolejnym aspektem związanym z open accessem jest jego bardzo wysoka cena. To publikujący ponosi główną cenę, opłatę, a czytelnik odbiera ją całkowicie za darmo. W trybie klasycznym była sytuacja odwrotna. Do czego dążą? Dążą, drodzy Państwo, do tego, że publikując uczelnie, publikujące w otwartym open accessie narażają się na bardzo wysokie koszta. Tak? Dziękuję bardzo za uwagę. Panie marszałku, dostojni goście, szanowni oponenci, bardzo wiele argumentów jest jak najbardziej słuszne. Może pierwszy, ten ostatni, do którego właśnie pan się odnosił. Otwartość nauki wcale nie oznacza, że musimy ujawniać tajne informacje. Jeżeli jakieś informacje muszą być tajne ze względów pozanaukowych, to takie powinny być i to nie obejmuje otwartości nauki. W ogóle mam wrażenie, że źle na starcie zdefiniowaliśmy definicję otwartej nauki. W moim rozumieniu otwartość nauki polega na tym, że publikujemy to, co już zostało przez naukowców ukończone, przygotowane do publikacji, tak samo jakby to było w normalnym trybie, tylko cała różnica polega na tym, że publikujemy w takich czasopismach, do których dostęp ma każdy obywatel. I to jest właśnie tutaj kluczowa kwestia otwartości. To nie znaczy, że musimy otwierać jakieś cząstkowe dane, które jeszcze nie są ukończone, albo że musimy koniecznie właśnie udostępniać, na przykład tu w Polsce wiem, że na przykład jest problem z czarnym bocianem i nie wolno ujawniać, gdzie ten czarny bocian w Polsce jest. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Tylko tyle, że przy otwartej nauce mówimy o tych informacjach, o tych publikacjach, o tych danych, które i tak chcemy się jako naukowcy podzielić z innymi naukowcami i również z ogółem społeczeństwa. I jest dosyć absurdalną sytuacją, powiedziałbym strzelaniem sobie we własne kolano, kiedy publikujemy to w wydawnictwie, które jest zamknięte w sensie, że właśnie nie płacąc nam za tę publikację samo pobiera opłatę od czytelników, odcinamy się w ten sposób od całego grona czytelników. Teraz był też argument dotyczący tego, że to naukowcy powinni tłumaczyć niektóre rzeczy, czy właściwie większość rzeczy naukowych obywatelom. Jak najbardziej, zdecydowanie. Tylko żeby to robić w otwarty sposób, w tym sensie, że na przykład jeśli publikujemy coś popularno-naukowego, to też dobrze, jeśli to jest dostępne w otwartym dostępie, bo po prostu przeczyta to więcej osób. I mówiąc o tym tłumaczeniu markerów, wtedy dużo więcej osób chorych na nowotwór będzie się mogło łatwo i bezpłatnie dowiedzieć, co to są te markery, ale dowie się oczywiście i powinno się dowiedzieć z solidnych naukowych źródeł, a nie z jakichś serwisów plotkarskich czy forów dyskusyjnych, w których powiedzmy zdenerwowani pacjenci opowiadają różne głupoty, co się nieraz zdarza i wtedy właśnie otwarte, solidne źródło naukowe ratuje wręcz sytuację.
Za sekundkę. I jeszcze ostatnia rzecz, o której nie chciałbym zapomnieć, kwestia ceny. Mianowicie właśnie to, że my naukowcy publikujemy, chcemy publikować w otwartych czasopismach, wynika z prostego faktu, że to, co my publikujemy, jest wykonane już za pieniądze podatników na ogół, no chyba, że to jest prywatna firma, ale w Polsce bardzo rzadko. No i w związku z tym, jeżeli podatnik już raz zapłacił za to, żebyśmy my wykonali jakieś badania, to powinien dostać tą informację, tą publikację już bezpłatnie, nawet jeśli to jest związane z pewnymi kosztami, ale koszty są rzędu 0,5% może całej działalności naukowej, może nawet mniejszej. Proszę. Ja chciałbym podać informację. Deep fake news, czyli taka głęboka, fałszywa wiadomość, to jest coś takiego, co bardzo trudno odróżnić od profesjonalnego czasopisma naukowego czy strony internetowej. Zgadza się i dlatego właśnie otwarte czasopisma naukowe i informacja o tym, że takie są, ma bardzo kluczowe znaczenie na to, żeby na przykład uczyć uczniów, jak odróżniać właśnie deepfake'owe informacje od prawdziwych, jeżeli uczniowie będą czy studenci do tego wolny dostęp, a nie czasopisma, do których mogą tylko przeczytać abstrakty i nic poza tym. Szanowny panie marszałku, szanowna opozycjo, szanowni państwo, szanowna publiczności. Nie ma czegoś takiego jak darmowa nauka. Każda nauka kosztuje. Darmowość musi kosztować. Te koszty musi ktoś ponieść. Ja tutaj chciałabym państwu zacytować cytat. Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeżeli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma własnych pieniędzy. Wspomnieliście państwo tutaj o pomoście pomiędzy naukowcami, o obywatelami. Zgadza się, jeżeli coś będzie w otwartym dostępie, padła również taka teza, to więcej osób to przeczyta. Nie zostało to udowodnione, że jeżeli coś jest za darmo, więcej osób do tego dotrze. Czytamy to, co nas interesuje, to, czym się zajmujemy. Jedną z głównych ról odgrywa tutaj kwestia danych osobowych. Przykładem są badania, na przykład badania nad identyfikacją nazwisk dawców próbek danych genetycznych. Znajomość sekwencji czyjegoś genomu DNA może doprowadzić do sytuacji, w której przestępca podrzuci na przykład DNA na miejsce zbrodni i może przypisać je komuś innemu. Dlatego nie wszystkie dane w nauce powinny być w otwartym dostępie. Należy również wspomnieć o bioróżnorodności, zarówno w gatunkach roślin, jak i gatunkach zwierząt. Kolejna kwestia została... Tak, proszę. Alternatywny pomiar zainteresowania publikacją. One między innymi uwzględniają to, jak często artykuł był pobierany, czytany, komentowany. To są właśnie te wskaźniki tego, czy on był widoczny przez więcej osób niż w przypadku, kiedy był zamknięty za płatną ścianą. Tak, zgadza się. Ale trzeba również powiedzieć, że w otwartym dostępie, jeśli publikujemy w czasopismach w otwartym dostępie, to te koszty zostały obecnie przerzucone na autora, który musi je ponieść z własnych grantów lub kosztów uczelnianych. Czyli otwarty dostęp kosztuje rozwój technologii, dostęp do nowoczesnego sprzętu, do nowoczesnych badań kosztuje. Nie ma czegoś takiego, że nauka jest za darmo. Chciałabym tutaj również odnieść się do badań nad wspomnianym wirusem grypy H5N1, bowiem odtajnienie wszystkich danych może doprowadzić do wojny z bioterroryzmem. Także nie należy otwierać wszystkich danych. Przede wszystkim należy zastanowić się, czy radykalne otwarcie zasobów naukowych jest w dzisiejszych trudnych czasach dobrym pomysłem. Czy powinniśmy do tego zmierzać? Czy wszystkie dane powinny być otwierane? Wspomniano również o praktykowaniu działalności i współpracy pomiędzy obywatelami a naukowcami, czy społeczeństwem a naukowcami. Oczywiście tworzy to pomost, jednak nie dla wszystkich
nie wszystkie dane powinny zostać otwarte. Naukowcy, w dzisiejszych czasach naukowcy bardzo szybko mogą wymieniać swoje poglądy, jednakże należy mieć tutaj również na uwadze, że zanikają więzi społeczne. Nie spotykamy się, bowiem korzystamy z internetu, korzystamy z informacji, które są w wolnym dostępie, jednak zanikają te więzi społeczne i zanika możliwość komunikacji. Dziękuję. Ad vocem do tej wypowiedzi chciałbym przypomnieć tezę i założenia naszej dysputy. Nie mówimy o utajnianiu wszelkich zasobów, tylko o umożliwieniu dostępu do publikacji naukowych w inny sposób niż za prenumeratą jedynie. Dziękuję, panie marszałku, dostojni goście, szanowna opozycjo. Mam rolę podsumować wypowiedzi mojej drużyny oraz odnieść się do tego, co mogliśmy usłyszeć. Argumenty opozycji są całkowicie bezzasadne. Proszę państwa, mieliśmy w historii rozwoju nauki trzy takie ważne wydarzenia, może nie wydarzenia, ale okresy. Pierwszy czas to jest czas mniej więcej 5,5 tysiąca lat temu, kiedy ludzkość nauczyła się werbalizować i spisywać rzeczy ulotne, abstrakcyjne, takie jak relacja. Powstało pismo, które umożliwiało wyrażanie pojęcia o świecie, o wiedzy. Drugi moment to jest okres renesansu, kiedy powstała ruchoma czcionka i można było tanio dostarczyć zasoby wiedzy po prostu ludzkości. Trzeci etap to są czasy obecne, to jest internet, to jest ta ruchoma czcionka dzisiejszych czasów, który paradoksalnie powinien być powszechnie dostępny i wykorzystywany do krzewienia wiedzy, ponieważ obecnie służy krzewieniu niewiedzy i krzewieniu głupoty, o czym dzisiaj było już parę razy wspominane. Ale ktoś próbuje ograniczyć dostęp do tego. Wiele argumentów, które opozycja przedstawiała, dotyczyło właściwego wykorzystania środków. Chciałbym zauważyć, że lepiej byłoby przeznaczać środki, które obecnie przeznaczamy na marketing naukowy, na dostęp do publikacji, na same badania naukowe. Państwo jest organizacją, która działa tak, że obywatele zrzucają się, płacą rodzaj kontrybucji na to, żeby w ich imieniu ktoś działał lepiej. Kiedyś byli to wojownicy, którzy zdobywali tereny do życia, byli to ci, którzy bronili granic. W epoce renesansu, przywołanej wcześniej, byli to odkrywcy jak Kolumb, Marco Polo, którzy odkrywali nieznane rubieże i poszerzali wiedzę o świecie. Natomiast dzisiaj są to naukowcy, którzy w imieniu nas, społeczeństwa, mają odkrywać nieznane lądy właśnie nauki. To państwo decyduje przez swoich przedstawicieli, obywatele przez swoich przedstawicieli, na co te pieniądze przeznaczyć. Lepiej, żeby one szły na badania naukowe, a nie na marketing naukowy. Sprzeciwianie się otwartości, o którym wielokrotnie była tutaj mowa, ze względów bezpieczeństwa, jest też bezsensowne, dlatego że pamiętamy, że w czasach średniowiecza jeszcze nie można było czytać Biblii, była to księga zakazana, bo nie wszyscy ją zrozumieją. I wtedy miast prawdy świat oświetlały stosy. Wyników tajnych i tak się nie publikuje dzisiaj. My mówimy o zablokowaniu dostępu poprzez prenumeratę, poprzez możliwości finansowe. Prenumerata nie daje bezpieczeństwa przed bioterroryzmem na przykład. Mówimy tylko o tym. Prawda, czy jest prawdą, okaże się dopiero, kiedy ujrzy światło dzienne, kiedy ludzie będą mogli się wypowiedzieć, czy aby król nie jest nagi. Zamknięte środowiska specjalistów rzekomo dbają o właściwy poziom naukowy. Proszę państwa, ale zdarzają się tacy ludzie jak Koch, Pasteur, czy skromny urzędnik Urzędu Patentowego, niejaki Einstein, którzy nie dbając o konwenanse naukowe, kroczyli drogami, które wcześniej nie były przez świat naukowców akceptowane. Jednak udało im się. Ta zamkniętość nie sprzyja dynamicznemu rozwojowi nauki. Świeża krew jest potrzebna, tak żeby otworzyć okna na nowy widokrąg, tak jak robił to Kolumb. Proszę państwa, twierdzę, że obecny system sprzyja niestety arogancji ignorantów. Wydawców, którzy nie tworzą nauki, a kupczą nią. Nie sieją, nie orzą, a żyją. Przypomina mi to taką sytuację. Oni przecież nie wytłumaczą mi, publikując informacje o astronomii, o astrofizyce, jak działa Słońce, dlaczego jest mi ciepło, kiedy jestem na Słońcu. Może się zdarzyć, że za jakiś czas pojawi się wydawca Słońca, który będzie przekonywał mnie i innych, że tylko on ma prawo i możliwość wytłumaczenia mi, dlaczego mi jest ciepło na Słońcu. On sobie to prawo zostawi. Póki co
chciałbym móc na własny użytek korzystać ze słońca, korzystać z ciepła, póki jeszcze mogę robić to za darmo. Jeszcze mogę. I pamiętajmy, że wiedza jest zasobem doskonale odnawialnym. Im więcej się jej używa, tym więcej jej jest. Dziękuję. Szanowny panie marszałku, szanowni proponenci, szanowni i drodzy zgromadzeni na publiczności. Ja mam trzy argumenty, dość monotonne. Nie stać nas, to jest mój pierwszy argument. Drugi argument, nie stać nas. Trzeci argument, nie stać nas. Kto z państwa boi się utraty pracy? Tego, że będzie bezrobotny. Ręka w górę. A kto z państwa chciałby się wyzbyć języka polskiego jako swojego głównego języka? Ręka w górę. Nikt. I to jest właśnie argumentacja. Nie stać nas przede wszystkim dlatego, proszę państwa, że Niemcy wydają 3% swojego rocznego dochodu narodowego na naukę. My nie dobijamy nawet do 1%. Wymaga się od nas, naukowców, żebyśmy publikowali w otwartym dostępie, czyli zazwyczaj, żebyśmy polegali na tak zwanej złotej ścieżce, a złota ścieżka polega na tym, że żeby opublikować jeden artykuł, ja muszę wydać ze swojego budżetu naukowego $5000. $5000 na samą publikację w otwartym dostępie. Otwarty dostęp, okazuje się, wcale nie jest darmo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie stać nas, ponieważ nasza polska nauka jest na dorobku. Nasza polska nauka nie chce być drenowana z mózgów, które tutaj kształcimy. Nasza polska nauka powinna być na dorobku, a zatem nie powinniśmy sprzedawać swoich pomysłów zbyt wcześnie, tak żeby nas pozbawiać najlepszych pomysłów poprzez otwarty dostęp. No i trzecia rzecz. Szanowni proponenci, jakże z wielką swadą argumentowali o darmowym internecie, darmowym dostępie do wiedzy. Proszę państwa, ile elektrowni jądrowych musi chłodzić serwery, żeby utrzymywać tę darmową wiedzę? Darmowa wiedza nie zastąpi wcale tego, co określa się prawdziwą wiedzą. Prawdziwa wiedza to nie jest otwarty dostęp, prawdziwa wiedza to jest kontakt z ludźmi. Więc jeśli miałbym proponować na przykład otwarty dostęp, to ja byłbym za tym, żeby już zgodzić się na przykład na zieloną ścieżkę, czyli w repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego umieszczać albo w preprinty. Bo wiecie państwo, mówi się o tym, że prywatnych wydawców nie chcemy sponsorować, ale chcemy na przykład prywatnego Elsevier'a, który utrzymuje Scopus i różne bazy danych, czy też inne prywatne przedsiębiorstwa, które na dodatek fałszują w jakimś sensie swoją otwartość. Najnowsze dane stwierdzają, jeżeli państwo wpiszecie w Google na przykład słowo, które występuje w abstrakcie, w otwartym dostępie, owszem, wyskoczy właściwa wiadomość. Natomiast jeśli wpiszecie coś, co jest w tekście w otwartym dostępie, niestety nie otrzymacie tej informacji. Ten otwarty dostęp jest cały czas za bramką. To jest jedno wielkie oszustwo. Chciałbym powiedzieć, że darmowość to jest złuda. Nie chciałbym teraz państwa jeszcze straszyć tym, co było już powiedziane wcześniej. Zarazy, broń, którą można wydrukować w 3D na podstawie danych znalezionych w internecie i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Myślę, że mówcy zasłużyli na wielkie brawa. Debata była bardzo spokojna, po prostu wielki spokój. Proszę państwa, zaraz sobie będziemy komentować i tak dalej, ale pierwsza rzecz, o jaką poproszę, proszę wypełnić kartkę
po debacie. Czy państwo zmienili zdanie, czy utrzymujecie swoje zdanie? Proszę zakreślić, tak? Tak lub nie? I koleżanki za chwilę to zbiorą i będziemy mogli sobie pokomentować. Mam jeszcze propozycję. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Mam wolny mikrofon. Może ktoś chce zadać pytanie któremuś z mówców? Bardzo proszę, mikrofon jest wolny. Nawet działa. Proszę bardzo. Wawrzyniec Rudolf, Uniwersytet Łódzki. Ja chciałbym odnieść się do ostatniej wypowiedzi drużyny, która miała wnioskować za otwartością nauki i do pana wypowiedzi, w której usłyszałem, że marketing nauki jest czymś złym i że należy przeznaczać środki przede wszystkim na badania naukowe. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że takie działania jak marketing są przecież działają w kierunku właśnie otwartości, w kierunku właśnie tych narzędzi związanych z udostępnianiem wiedzy. I tutaj, szczerze mówiąc, tej wypowiedzi tak do końca nie zrozumiałem. Jak pan się odniesie? Dziękuję bardzo. Jedna uwaga. Jedna uwaga jest taka, że debata oksfordzka nie prezentuje poglądów mówców. Nie zawsze. W klasycznej debacie oksfordzkiej mówcy losują, czy są w stronie propozycji czy opozycji tuż przed debatą. Muszą się szybko przestawić, mają pół godziny na przykład na przygotowanie się. Z tego co wiem, drużyna opozycji musiała się solidnie nagimnastykować, żeby wymyślić jakieś argumenty, które są przeciw ich naturze. Także bardzo proszę brać to też trochę pod uwagę, nie zwracać się personalnie do mówców. Dziękuję za to pytanie i dziękuję za to, że mogę rozszerzyć tą wypowiedź, która była swoistym skrótem myślowym. Słowo marketing zostało przeze mnie użyte w następującym kontekście. Mam na myśli wszystko to, inaczej, to nie chodzi o, nie chodzi mi o marketing rozumiany jako propagowanie treści naukowych, które zostały opublikowane w postaci dorobku naukowego czy efektów jakichś badań naukowych. Mówiąc marketing, miałem na myśli całą otoczkę związaną z finansowaniem działań, które są poza naukowcem, a związane są z procesem wydawniczym i jego propozycjami i ofertą rynkową skierowaną do zwykłych użytkowników wiedzy, ale i też naukowców, którzy muszą za ten dostęp do wiedzy zapłacić. Muszą zaprenumerować, zapłacić opłatę za ten ograniczony dostęp do zasobów wiedzy. I to miałem na myśli. Natomiast zgadzam się z panem, że jak najbardziej propagowanie informacji o odkryciach naukowych jest drugim zaraz po samych odkryciach ważnym działaniem, które ma sprawić, że ta wiedza będzie powszechnie dostępna właśnie. Więc jak najbardziej jest to potrzebne. Dziękuję. Może jeszcze coś? Szanowni państwo, ja z kolei chciałabym się odnieść do cytowalności, do pobrań czy otwarć tekstów, które są w zamkniętym dostępie bądź też w otwartym dostępie. Ja chciałabym to też skomentować na przykładzie czasopisma bibliotekarskiego, w którym jestem redaktorem. To jest czasopismo fachowe, biuletyn EBIP, naukowcom pewnie nieznane, ale to jest czasopismo, które ukazuje się w wersji elektronicznej od 1999 roku, 20 lat. I analizując statystyki wejść do numerów czy do artykułów, analizując pobrania tekstów zamieszczonych w kolejnych numerach, sama jestem zdumiona, bo to są takie ilości, mówię tutaj o analizie dotyczącej czasopisma, które ukazało się w latach 2000, mniej więcej 2014-2019, więc to nie są roczniki, które funkcjonują w obiegu naukowym, fachowym od iluś tam lat, a artykuły pobrane są około 4 do 6 tysięcy razy przez środowisko pracowników informacji naukowej bądź bibliotekarzy. Jeżeli mówimy o pobraniach tekstów, pełnych tekstów w skali 4 do 6, nawet 7 tysięcy razy, to przepraszam bardzo, ale czasopismo nasze inne polskie, odpowiednik naszego biuletynu EBIP, na pewno taką liczbą pobrań, otwarć nie może się pochwalić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Doktor Iwona Sujkowska, Politechnika Łódzka.
Jak? Idzie nam liczenie głosów. Idzie nam. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Mam dwa mikrofony. Bardzo proszę. Dzień dobry, Michał Moros. Chciałem się odnieść tutaj do argumentów, które padły na temat samego ograniczania dostępu do wiedzy, szczególnie w internecie i w powiązaniu z tą koncepcją deepfake newsów, z koncepcją science denializmu, który również się pojawia. Jest tutaj bardzo ciekawy argument na temat proporcji wartościowej wiedzy względem wiedzy, która jest produkowana i która służy realizacji czyjejś agendy politycznej, czy to agendy biznesowej. Warto tutaj się odnieść, że do tego, że otwarcie na jak największą ilość propagowanych w internecie wiadomości i wiedzy, która jest potwierdzona w sposób naukowy, pozwoli zachować pewnego rodzaju równowagę pomiędzy informacjami, które są prawdziwe, które są zweryfikowane i które nie są zweryfikowane, które tylko wyglądają na to, że są zweryfikowane, albo które są wręcz robione przez ludzi, którzy zarabiają na konferencjach, w których jest w jednym pokoiku 20 osób i przedstawiają swoje papery i w ten sposób robią takie fałszywe publikacje, bo takie rzeczy też się dzieją. Dlatego też uważam, że nietrafionym jest argument o tym, że większe zamknięcie samej tej nauki dla ogółu ludzkości jest w jakikolwiek sposób pożyteczne. Pan profesor jeszcze, panowie. Można? Proszę Państwa, tak jak pan marszałek powiedział, w debacie oksforskiej nie zawsze jest tak, że strony, które ze sobą dyskutują, akurat ta polaryzacja wynika z ich osobistych przekonań i w stosunku do tezy, która jest postawiona. Zdaję sobie sprawę z tego, że Państwo nie wszyscy być może jesteście aż tak nastawieni przeciwko temu udostępnianiu wiedzy, ale chciałem powiedzieć o swoim podejściu. Nie po to, żeby Państwa zanudzać opowieścią o sobie, ale po to, żeby zwrócić uwagę na pewien ważny szczegół. Otóż ja jestem za tym, że zasoby wiedzy tej naukowej, która jest publikowana w czasopismach, powinny być łatwiej dostępne, tak. Ale jestem sceptykiem, bo wiem, że w dzisiejszych czasach będzie to bardzo trudne, chociażby z takich względów, jak zostały tutaj wymienione, ze względów bezpieczeństwa czy niefrasobliwego udostępniania tych informacji, które nie powinny być udostępniane. Ale jestem przekonany, że społeczeństwo z całego świata wypracowały takie mechanizmy, które zabezpieczą te bardzo niebezpieczne dane przed powszechnym dostępem. Dotyczą one czy to broni, czy biologii, medycyny, czy czegokolwiek innego. Ale ad vocem tego, co pan przed chwilą powiedział, chciałem zwrócić uwagę na następującą rzecz. Jest taki obszar wolnych zasobów, w których przetestowano i sprawdzono mechanizm, który miałby zabezpieczać przed wiedzą fejkową, przed oszustwami. Tym obszarem wydaje mi się, że dobrym przykładem popierającym właśnie ten, pokazującym jak ten mechanizm działa, jest obszar oprogramowania open source'owego. Oprogramowanie open source, jak Państwo pewnie wiedzą, to jest taki rodzaj oprogramowania, że tworzy je społeczność. Nie przedsiębiorca, który ma monopol na kod, tylko jest to kod otwarty najczęściej, w którym każdy może grzebać i coś robić. Bardzo długo byłem przeciwnikiem takich rozwiązań, bo wyobrażam sobie, że jeżeli coś jest otwarte, to zdarzą się ludzie o niecnych zamiarach, którzy zainstalują w środku wirusy albo szkodliwy kawałek kodu, który zniszczy zasoby pojedynczych ludzi albo całego świata. Ale okazuje się, że póki co nasza cywilizacja sobie z tym doskonale radzi. Ze względu na to, że ten kod jest otwarty i wszyscy amatorzy i profesjonaliści mogą w tym grzebać, to jest ten taki mechanizm zabezpieczający przed tym, żeby tam się nie przedostawały fejki i rzeczy
niebezpieczne dla oprogramowania i dla naszej cywilizacji. Być może ten mechanizm powszechnego udostępnienia takich zasobów będzie mechanizmem samoregulującym to zjawisko. Dziękuję. To znaczy, mówiąc o otwartym dostępie, jeszcze raz cały czas tutaj widzę, że pokutuje ta koncepcja, której my wcale nie przedstawialiśmy tutaj jako definicji otwartej nauki, że w ogóle wszystko totalnie ma być otwarte, nieważne co to jest, byle jest naukowe, to musi koniecznie być otwarte. To nie tak, jeszcze raz mówiłem, że i tak w praktyce chodzi o otwartość w sensie udostępniania już sprawdzonych, przygotowanych do publikacji w informacji naukowych, które koncepcją i tak jest ukazanie się po to, żeby inni naukowcy bądź inni naukowcy mieli do tego dostęp po prostu, tak? Jeżeli publikujemy nawet w zamkniętym czasopiśmie nasze wyniki w formie publikacji naukowej, która przechodzi system recenzji i w końcu się tam ukazuje, to nie wiemy, kto to przeczyta i taka jest idea tego od początku, że chcemy, żeby to było dostępne i cieszymy się, kiedy jak najwięcej osób nas cytuje i jak najwięcej jest pobrań tej naszej publikacji, bo to pokazuje, że to, co zrobiliśmy, ma jakieś znaczenie dla innych. Natomiast i wtedy, jeżeli w ten sposób rozumiemy otwarty dostęp, żeby te publikacje i te czasopisma były otwarte dla właśnie każdego, to właśnie idziemy w tym kierunku, w którym chcemy. To znaczy właśnie w tym, żeby udostępnić tą wiedzę, którą chcemy oczywiście udostępnić, nie tą, której z różnych powodów nie możemy udostępnić. I druga sprawa właśnie tych jeszcze kosztów wracając, to jest też kwestia tego, że owszem, płacąc za otwarty dostęp w trakcie publikowania ponosimy te koszty, ale tak naprawdę ponosimy też koszty zamkniętych czasopism, bo choćby w tej bibliotece podejrzewam jest ładne kilka tysięcy tytułów, za które Elsevierowi i innym wielkim wydawcom zapłaciliśmy z pieniędzy podatników i to jest dokładnie taki sam koszt, tylko od drugiej strony, tylko tyle, że nas instytucje takie jak biblioteki czy uczelnie stać i potem ma się do tego dostęp, a zwykły obywatel nie zapłaci 20 czy 30 euro za dostęp w zamkniętym czasopiśmie do jednego artykułu naukowego, który dla tej osoby akurat jest interesujący. Ja to samo odczułem, tak się złożyło, że przez około rok nie pracowałem naukowo, miałem taką przerwę, pracowałem w organizacji pozarządowej i wtedy odcięło mi dostęp właśnie z dnia na dzień do tych czasopism, które miałem zwyczaj sobie czytać tak w mojej branży, bo liczyłem, że jeszcze wrócę do nauki, czy nawet powiedzmy szukając różnych informacji, które dotyczyły akurat tej organizacji pozarządowej. No i wtedy się bardzo mocno i silnie odczuwa właśnie tą ścianę, że owszem, znajdę sobie w abstraktach czy w inny sposób przez Google Scholar czy inne tego typu bazy danych jakąś publikację, po czym mogę sobie przeczytać króciutki abstrakt, żeby dostać całość, muszę zapłacić 30-50 euro, tak? No i mnie na to nie stać, tak? No i w tym momencie jestem od tej informacji odcięty. I koncepcja otwartej nauki to jest tylko to, żeby właśnie te publikacje, które i tak miały się ukazać i miały być dostępne dla każdego, były rzeczywiście dostępne dla każdego, choćby na tej sali. To wszystko. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan profesor Płóciennik. Szanowny, bo nam się robi taka fajna debata po debacie. Szanowny panie marszałku, szanowni... A już nie trzeba. Proponenci, już nie trzeba. Mogę już teraz być niedyplomatyczny. Okej, w takim razie niedyplomatycznie. Szanowni przedmówcy, i pan tutaj mówił o deep fake newsach. Ja przypomnę może, bo to jest dość ważna informacja chyba, że deep fake news to jest rzecz, która jest ostatnio, ale na przykład news naukowy, który olbrzymi ruch społeczny wywołał, to był ten fałszywy news o szkodliwości szczepionek. Ruch antyszczepionkowy to jest autentyczne zagrożenie dla ludzkości w tej chwili, ponieważ coraz więcej jest chorób na odrę, na przykład w Polsce, w Niemczech, w wielu innych miejscach świata, z tego względu, że ludzie przestają się szczepić, a jak wiadomo, że po określonym pułapie, jeśli się nie szczepi ludzkość, wtedy choroby wzrastają. To jest jeden z przykładów deep fake newsów, które funkcjonują już w tej chwili w sieci. Ja nie chcę o tym więcej mówić, natomiast rzeczywiście proponenci mają o tyle łatwiej, że
my wszyscy tutaj zgromadzeni jesteśmy prawdopodobnie zwolennikami jakiejś otwartości, bo byśmy się tutaj nie znaleźli. My, kiedy wylosowaliśmy swoje role jako oponenci, musieliśmy wielokrotnie siebie przekonywać do tego, co jest wbrew naszej naturze. Natomiast proponenci mają o tyle dobrze, że teraz mogą nadal walić w ten sam bębenek, mimo że zmieniły się już reguły. Tak? Więc sprawa jest o tyle trudniejsza dla nas, ale chciałbym powiedzieć, że argument o widoczności na przykład nie jest argumentem do końca też dla mnie jasnym, z tego względu, że język polski, widać wyraźnie różnicę pomiędzy Wikipedią w języku angielskim, a Wikipedią w języku polskim, z tego względu, że mniej uczestników tego ruchu wikipedystów jest z języka polskiego. Dlaczego? Dlatego, że język polski jest w zagrożeniu. I poza tym jest nas 30 parę milionów, a ich jest kilkaset. Tak. Język polski jest w zagrożeniu, w tym sensie, że wymóg większej widoczności to jest wymóg również większej widoczności w języku angielskim. Konsekwencje w Norwegii w ciągu ostatnich 20 lat w naukach humanistycznych i społecznych spadła cytowalność w ogóle jakichkolwiek nauk humanistycznych i społecznych o 60%. Z tego względu, że ludzie po prostu nie interesują się sprawami lokalnymi. Kogo zainteresuje to, co się dzieje w Oslo, jeśli idzie o globalny odczyt? Oslo to jest w tej chwili prowincja. Natomiast bielizna Szakiry? Oczywiście. Także chciałbym tylko tyle na koniec powiedzieć, że ja jako wielki zwolennik otwartości myślę sobie, że po tej debacie będziemy bardziej może umiarkowani w tym sensie, że będziemy widzieć stopnie otwartości i pewną złotą miarę powinniśmy zastosować. Ja jeszcze nie wyszedłem z roli. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. No, fajnie, że czas się zajął, ale ta dyskusja po debacie nareszcie była prawdziwa, bo tutaj to się ludzie musieli zmuszać do niektórych rzeczy. Ale chwała im za to, chwała im za to. No, panie profesorze, ale no coś tam robi z nami, no coś robi z nami. Tak, to nie nasza natura. No nie wyobrażam sobie świąt oksfordzkich po prostu. Dobra, proszę Państwa. O, nie. No nie wiem, tam chicken tikka jest najpopularniejszym jedzeniem na wyspach chyba, także. Proszę Państwa, otrzymałem wyniki głosowania. Jestem zaskoczony. Głosowanie pierwsze na tak było 60 głosów, na nie było 10 głosów. Taki zdrowy rozrzut. Drugie głosowanie na tak, 52 głosy, na nie 16 głosów. Wydarliście to. Wbrew własnej naturze, ale udało się wam. Byliście bardzo przekonujący. Suma głosów jest plus minus taka sama, tak. Dwie osoby wypowiedziały się niejednoznacznie, mam taki komentarz. Może po pół trzeba liczyć. Więc tak netto wygrała drużyna opozycji, tak trzeba sobie powiedzieć. Natomiast brutto, bez wątpienia za pierwszym i za drugim razem wygrała drużyna propozycji. Ja jestem szczęśliwy. Nikt się nie pobił. Myślę, że przy drugiej debacie, trzeciej, piątej byłoby znacznie ostrzej. Byłoby więcej wtrąceń wzajemnych, ale w tej chwili była piękna, dżentelmeńska debata, jeżeli panie wybaczą, dżentelwomeńska także. Oddaję głos panu dyrektorowi Witoldowi Kozakiewiczowi. Ja bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim uczestnikom naszego dzisiejszego spotkania. Szczególnie gorące podziękowania dla osób, które zgodziły się wziąć udział w debacie, bo to naprawdę nie było proste wyzwanie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przygotowania do tej debaty to jest ostatnich kilka tygodni i kilka spotkań. Nie wiem, ile maili czy komunikatów elektronicznych wymienili między sobą uczestnicy obu drużyn.
ale będąc świadkiem spotkań, które się odbywały tutaj drużyny opozycji, no, argumentacja i poszukiwania były dosyć głębokie, a śledząc korespondencję tak jednym okiem, to argumenty naprawdę były wyciągane z bardzo szacownych źródeł. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję również marszałkowi, który zgodził się poprowadzić naszą dzisiejszą debatę. I mam nadzieję, że będzie jeszcze kiedyś okazja, żeby w podobnej formule się spotkać, być może na inny temat. Tematy sobie zawsze jakieś tam znajdziemy. Natomiast jeżeli przypadła Państwu do gustu taka formuła i takie spotkania, to zachęcam do tego, żeby propagować to w swoich środowiskach. Są organizowane Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich. Z tego, co rozmawialiśmy przy okazji innej debaty, Łódź jest troszeczkę taką białą plamą, jeżeli chodzi o reprezentacje uczelniane w Mistrzostwach Polski. Być może uda nam się dzięki takiej dzisiejszej debacie to troszeczkę poprawić. Mamy kontakt z tymi organizatorami ogólnopolskimi, prawda? Może. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany samą formułą i udziałem w tego typu przedsięwzięciach, to serdecznie zapraszamy. Ja jeszcze na koniec, jeżeli pozwolisz, chciałbym, żeby otrzymały wielkie brawa dwie osoby, dzięki którym ta debata się dzisiaj odbyła, bo to w ich głowach zakiełkowało. Paulina Milewska i Iwona Sojkowska, Polska. No dobrze, myślę, że możemy zakończyć. Jeżeli drużyny mają taką wolę, proszę się uścisnąć po debacie na znak, że to było tylko just for fun. Wiecie Państwo, takim już ostatnie zdanie. O, proszę może tak. Przed. Ostatnie zdanie komentarza. Tego typu debaty często stają się przyczynkiem do tego, żeby po zakończeniu tej części oficjalnej, po zakończeniu tej części takiej plenarnej, rozejść się i w kuluarach dalej roztrząsać argumenty i szukać kolejnych. Czego Państwu serdecznie życzę i do czego bardzo serdecznie zachęcam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.